Podwyżki cen, jakie obserwujemy w całej Polsce, dotykają niemal wszystkich. Sprawdziliśmy, w jaki sposób odczuł je Urząd Miejski w Tczewie oraz sami mieszkańcy. Dla mnie dramat, wie pan co, przy obecnych pensjach to jest straszne po prostu. To jest, no co, idziesz do sklepu, bierzesz 100 zł, kiedyś miałeś pełen koszyk, teraz na dnie. Dla mnie dramat, dla mnie w ogóle obecna władza to jest dramat. Jest zauważalne wszystko. Jest. Co podgorzało? Widziałem, że bułki teraz poszły do góry, pomidory. Akurat teraz to kupiłem, wędlina, ser tutaj w sklepie. Tragedia. Na razie nie, ale tak powoli zaczyna się odczuwać. Także ja na ten temat nie powiem, bo się zaraz denerwuję. Ja tak jeszcze nie bardzo, bo ja tam zakupów to robię tylko podstawowe takie zakupy, tam chleb i to, co tam się najwyżej zużywa. Ciężko się wydaje, ale trzeba. A co podgorzało według pani? Żywność przede wszystkim. Żywność. No a innych produktów specjalnie nie kupuję, więc... A gaz, prąd odczuła już pani, czy jeszcze rachunki nie przyszły? Jeszcze nie przyszły. Odczułam, no chyba przy zakupach, nie? Najbardziej. A co? W spożywczych sklepach, najbardziej. Chleb, masło, mleko. Mocno to podskoczyły te ceny? No troszeczkę. Rząd zapowiedział, że wprowadzi tarczę antyinflacyjną, będzie zero VAT na żywność. Czy według pani coś to da? Wie pan co, szczerze to ja w ich obietnice nie do końca wierzę. Ten polski wał, nieład, to jest chociażby o, namiastka tego, że ja po prostu w nich nie wierzę. Nie, bo to i tak przyjdzie później, prędzej czy później, że będziemy musieli to nadpłacić, nie? To jest na chwilowe, moim zdaniem to jest chwilowe, tylko na te 6 miesięcy powiedzmy. Rząd chyba nie ma pieniędzy i będzie prędzej czy później będzie musiał chyba podwyższyć wszystko, nie? A oprócz cen takich produktów spożywczych, to też czy już pani odczuła, czy już dostała pani rachunek za gaz, prąd? Czynszu, tak, na przykład podwyżkę czynszu, za gaz się nie martwię, ale za prąd, no podejrzewam, że przy dziecku, które chodzi do szkoły i gdzieś tam użytkowaniu komputera, wiadomo, no nie ma zdalnego, ale to może w każdym momencie wejść. No to ja tego nie widzę dobrze. Na tą chwilę jeszcze nic takiego nie przyszło do domu, nie? Też nie wiemy, nie? Teraz gdzieś przyszedł list jakiś z opłatami, jakie będą za gaz, nie? Wszyscy dostali mieszkańcy tutaj na Sołoszczykach. Zobaczymy, nie wiem, bo trzeba się zagłębić, bo to jest tam troszeczkę jest opisane. Czekam z utęsknieniem i zobaczę, jaka będzie podwyżka. Z utęsknieniem, ale z obawą pewnie. Tak, z obawą, jaka będzie podwyżka. To życzymy niskich. Dziękuję bardzo. W programie Pytania do Prezydenta Mirosław Pobłocki poinformował, że większość jednostek podlegających miastu nie korzysta z ogrzewania gazowego, a co za tym idzie, ratusz nie odczuje podwyżek cen tak mocno jak na przykład jednostki powiatowe. Zdecydowana większość jest podłączona do tak zwanej właśnie sieci miejskiej, czyli do GPC-u. Na szczęście można powiedzieć. Na szczęście, aczkolwiek tam ceny też wzrosły, ale nie tak drastycznie jak ceny gazu. Ostatnio jednostką, która się podłączyła, było Centrum Kultury i Sztuki i dzisiaj się cieszą z tego powodu. Natomiast jest kilka jednostek, to jest mniejszość od razu powiem, która korzysta z gazu. Dwie szkoły. Do tego jeszcze dodam jedną rzecz. Wzrosła również cena energii elektrycznej dla naszych podmiotów, tak. I to jest poważny problem. My co prawda szliśmy w takim przetargu w ramach obszaru metropolitalnego, czyli wszystkie miasta skupione w tym obszarze zorganizowały wspólny przetarg, ale i tak cena tam wzrosła o 25%, także czekamy w tej chwili na pierwsze jakby faktury. Na razie nie robimy jakichś gwałtownych ruchów w budżecie. Zobaczymy, co będzie. Zresztą rząd w tej chwili zapowiedział też działania znowuż osłonowe. Zobaczymy, jakie to będą działania, kto na tym skorzysta, kto nie.